praca nad odbudową wsi. Prace nad organizacją produkcji rolnej w Generalnej Guberni, której celem jest zapewnienie dostatecznego wyżywienia całej ludności, prowadzone są również w Okręgu Radomskim przy użyciu wszystkich sił i środków. Niemieckie kierownictwo zwraca przy tym szczególną uwagę na zaniedbane od stuleci gospodarstwa chłopskie. Palącym zadaniem jest dostarczenie rolnikom jak najlepszych nasion. Izba Rolnicza w Radomiu założyła w powiecie Radomska wielkie pola doświadczalne. Celem tego zarządzenia jest nabywanie coraz nowych doświadczeń co do jakości poszczególnych gatunków nasion, jak również pouczanie rolników o celowym sposobie stosowania nawozów sztucznych i o racjonalnej uprawie roli. Pomimo długotrwałych deszczów, tegoroczne żniwa zapowiadają się dobrze. Celem podniesienia stanu hodowli sprowadzono wielką ilość wysokowartościowych wschodniofryzyjskich i oldenburskich buchajów i rozdzielono je pomiędzy poszczególne gminy. Również w roku ubiegłym sprowadzono z Rzeszy wiele kiernozów i macior. Dzięki ich potomstwu stan nierogacizny w powiecie Radomska podniósł się do poziomu przedwojennego. Nie zaniedbuje się również hodowli koni, tylko najlepsze okazy używane są do rozpłodu. Niestety na wsi wciąż jeszcze panuje lenistwo i niedbalstwo. Wszystkie gospodarstwa są brudne i podupadłe. Aby wyplenić te wady, jak chwasty w ogrodzie i w polu, zagospodarowano wzorowo wieś Luborcza w powiecie Radomska. Ma ona służyć przykładem dla okolicy. Buduje się tu wzorowe zbożownie i nawozownie, utrzymuje się w porządku i czystości domy, stodoły, ogrody i parkany, poucza się stale gospodarzy o najlepszym sposobie uprawy roli i o obchodzeniu się z najlepszymi maszynami rolniczymi. W sprawach wielkich i małych, czy to przy uprawie pól, czy przy bartnictwie, czy jeśli chodzi o obchodzenie się z maszynami rolniczymi, służą im instruktorzy radą i pomocą. Dzieje się to nie tylko na wsi wzorowej. Wielka ilość znakomicie wyszkolonych instruktorów, pracujących we wszystkich gminach, pomaga rolnikom słowem i czynem. Wojna przeciw Rosji Sowieckiej. Niemieckie jednostki bojowe w marszu na Lwów. Lwów jest zdobyty. Ludność ukraińska entuzjastycznie wita niemieckich żołnierzy. Przyjechaliśmy z tygodnikiem filmowym do Lwowa, aby na miejscu zbadać ślady pobytu bolszewików i zapytać świadków naocznych o działaniu bolszewików przeciw ludności katolickiej. Może ksiądz proboszcz nam coś opowie o tym. Bolszewicy byli we Lwowie przez 22 miesiące. I uprawialiśmy te nabożeństwa codziennie, a zwłaszcza w niedzielę i święta. Ale wiele ludności katolickiej nie miało możliwości brać udziału w tych nabożeństwach. W niedzielę pracowało wiele fabryk. W niedzielę ludność wiejską wypędzano na roboty w pole, do kolchozów, a także ci, którzy nie mieli w niedzielę zajęcia biurowego na przykład, ci musieli brać udział w mityngach, w różnych zebraniach. Poza tym, na zarządzenie władz sowieckich nie wolno było udzielać nauki religii katolickiej w szkołach we Lwowie. I wskutek tego młodzież katolicka była pozbawiona zupełnie nauczania religii w szkołach. Tworzono kółka bezbożnicze, odbywały się wykłady antyreligijne. Zmuszano także nauczycieli do wygłaszania wykładów antyreligijnych. Dodajmy, że i podręczniki sowieckie w szkołach były także nasycone propagandą antyreligijną i bezbożniczą. Kościoły w Lwowie były obłożone nadmiernymi podatkami i duchowieństwo także było obłożone bardzo wielkimi podatkami. W ciągu jednego roku ponad 500 000 rubli ściągnięto podatków z duchowieństwa i z kościołów w Lwowie. Zaraz w pierwszych dniach wkroczenia władzy sowieckiej do Lwowa arcybiskup został przymocą usunięty zupełnie ze swojego pałacu. Pałac został zajęty przez wojska, pałac zniszczony zupełnie, a kaplica arcybiskupia została zmieniona na klozet. Na krótko przed zajęciem miasta żydowscy agenci GPU w bestialski sposób wyrżnęli niezliczoną ilość ukraińskich nacjonalistów. Tysiące niewinnych mężczyzn i kobiet
padło ofiarą bolszewickiego terroru. Więzienie śledcze w Lwowie, gdzie odbywały się grozą przejmujące morderstwa. Więzienie to podczas zbliżania się oddziałów niemieckich zostało dla zatarcia śladów przestępstwa podpalone. Ogień zdolano jednak ugasić. Wzburzona ludność wydaje niemieckim oddziałom do ukarania motłoch żydowskich morderców. Szerokim frontem atakują czołgi. Eskadry niemieckiego lotnictwa startują do ataku. Na jednym z nieprzyjacielskich lotnisk zniszczono liczne samoloty. Zdjęcia te zostały zrobione w zwolnionym tempie przez specjalnie wbudowany aparat filmowy. Bolszewicki bombowiec. Trafiony. Drogi transportowe i zakłady przemysłowe na Ukrainie zostały zaatakowane. Bomby na fabrykę samolotów Bolszewik. Niemieckie oddziały w marszu na front litewski. Wilna stoi otworem. Również i ludność litewska z radosnym zapałem przyjmuje swoich wybawców. Bolszewicy zmuszeni by... Czołowe oddziały niemieckie, w miejscu 10 km na południe od Rygi, przejście zostało niespodzianie sforsowane. Radosnych okrzyków ludności. Czołgi na szosie do Jonawy, miejscowości w południowej Litwie, o którą toczyły się zacięte walki.
szturmowe ostrzeliwują nieprzyjacielskie umocnienia. Obraz zniszczenia. Jedynie synagoga na zarządzenie żydowskich komisarzy GPU pozostała nietknięta. Typy Żydów z Jonawy. Na głównej szosie wiodącej do Szawli. Na odcinku tym bunkry oczyszcza się za pomocą miotaczy płomieni. Wkraczanie do Szawli. W palnym słońcu odbywa się marsz na Libawę. Bolszewicy stawiają wszędzie zacięty opór. Walczy się tu o każdą ulicę. Głośnik wzywa bolszewickich żołnierzy do poddania się. Wsiaka jest zapociwlenie bezmyślenno! Dawajcie! Wsiaka jest zapociwlenie bezmyślenno! Dawajcie! Marsz niemieckich wojsk idzie niepowstrzymanie naprzód. Marsz na wschód od Białegostoku. Tutaj oddziały niemieckie stoczyły rozstrzygającą bitwę olbrzymich rozmiarów. Zamknięci w licznych kotlach bolszewicy stawiali rozpaczliwy opór. Sygnalizują zbliżanie się nowej fali sowieckich czołgów. Walka o skrawek lasu bronione przez bolszewików ze specjalnym uporem. W tej zagrodzie usadowili się bolszewiccy dywersanci i rozproszeni żołnierze. Samoloty nurkowe rzucają się na maszerujące kolumny i na fortyfikacje. Atak na nieprzyjacielskie czołgi. Wkład amunicji pod ogniem artylerii.
Niemieckie oddziały stoją pod Mińskiem. Po obu stronach drogi płoną sowieckie czołgi. Liczba jeńców urasta do setek tysięcy. Ponad 70 tysięcy żołnierzy z bolszewickich oddziałów otoczonych na zachód od Mińska złożyło broń. Thank you.